Szuka skutecznej reklamy? Bądź widoczny w filmach Czewa TV. Promocja 4 za 200. Wybierz 4 dowolne filmy na Twoją reklamę już za 200 zł. Napisz do nas reklama@czewa.tv. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku magazynu sportowego Flash. Wstaliśmy od świątecznych stołów. Zanim zrzucicie zbędne kilogramy, które nagromadziły się przez ostatnie dni, sprawdźcie, co przygotowaliśmy dla Was w tym tygodniu. Druga część rozmowy z Piotrem Gruszką. Skra wygrywa w Wielką Sobotę. Wista Lex Cup dla Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej. Piotrek, ja sobie przypominam moje początki z siatkówką jako kibicem i to graliście w lidze. Sobota, niedziela. Starym systemem, sobota, niedziela. Trzeba mało czasu do regeneracji. Nie było libero, bo stary libero to był po przekątnej z rozgrywającym, tak się kiedyś mówiło. Siatki przy serwisie, każde były gwizdane, taśmy, nety, a ta siatkówka się zmienia. Nie dość, że jest szybsza, to jeszcze teraz dochodzi system challenge, dochodzi wiele takich nowinek, też przeskok, jak mówię, o szybkość gry, o choćby to, że teraz, ja pamiętam podwójną krótką, którą wtedy się grało na gminie przy dobrym przyjęciu, a teraz podwójną krótką to jest pipe. Nikt tego nie zaskoczy, tak, no i to właśnie, z drugiej linii. To jest pipe. To teraz wybiegnijmy parę lat w przyszłość. Jak sobie wyobrażasz siatkówkę za parę lat? Bo ja sobie nie mogę tego, szczerze mówiąc, ogarnąć, jeżeli taki szybki przeskok jest tej dyscypliny. Znaczy teraz widać, że coraz więcej się wykorzystuje technologii komputerowej i żeby to było łatwiejsze dla wszystkich prowadzenie meczu, bo jakby sam poziom sportowy, no nagle nie zrobimy się nagle jeszcze bardziej silniejsi ogólnie, bo nie wierzę, że piłka nagle będzie latała 160 na godzinę przy zagrywce, no bo chyba to jest fizycznie niemożliwe, jeżeli ja na to, nie pozwoli, ale na pewno coś się zmieni, tak szukamy, nie? Przyszłość. Coś się zmieni z wysokością siatki, z wielkością boiska. Bo piłki to nam pewnie będą zmieniać, żeby może cięższe i tak dalej, bo Molteną, którą gramy we Włoszech, to jest piłka, którą no, niby się fajnie gra, bo jest wolniejsza, ale znowu czuć ją naprawdę przy atakowaniu, przy zagrywce, że ta piłka jednak wolniej lata. Mikasa jest dużo szybsza i nie dziwię się, że ten system challenge jest w Polsce prowadzony, bo szybkość tej piłki nie pozwala zawsze tym sędziom niestety zadecydować dobrze, a sytuacje ostatnio coraz częściej się zdarzają w tej siatkówce i ten challenge na pewno pomaga rozwiązać te pewne sytuacje. Ale no, może być ciekawie, no ale też już będę śledził, nie będę brał udziału w tym bezpośrednio, także jakby nie będzie mnie tak bardzo dotyczyło, ale bardziej myślę, że pomoc bardziej pozasportowa niż sama siatkówka, nie wiem, no więcej zawodników też nie będzie, no chyba nie. No. Zmienią się, myślę, że typowo technologiczne i może, mówię, większe boiska albo mniejsze i siatka i piłki. Jakby ja te trzy rzeczy, które myślą, kombinują, co by tu zrobić, bo to już ten temat jest, który gdzieś tam sobie ludzie powtarzają w głowach i coś spróbują z tego zrobić. No zobaczymy. Mówisz, że nie będzie Ciebie to bezpośrednio dotyczyło, a widzisz Ciebie na ławce trenerskiej za kilka lat? To jest temat taki... Może nie tabu, ale taki... Dla mnie to jest temat taki różny. Myślę, że dałbym sobie radę, tak? Oczywiście uważam, żeby zostać trenerem, to trzeba się naprawdę... Jakieś tam przygotowanie mam z doświadczenia, ale przygotować bardzo mocno, w sensie, bo to jest co innego i to zdaję sobie sprawę, bo wszyscy to mówią. Nawet ze Świdrem gadałem, z Sebastianem Świderskim, który przeszedł i jak mówi, zawsze przychodził na trening i sobie po prostu się przebierał i trenował, to teraz mówi, że musi przygotować wszystko, żeby przyjść i tych 12 chłopaków, czy 15, czy 16 zainteresować tym, co chce im przekazać. Nie? I to jest na pewno co innego. Jedyną, znaczy tak próbuję zawsze odrzucać przy tego typu pytaniach tą odpowiedź, ponieważ jedno, co mnie na pewno przeraża w cudzysłowie, że już krążę po świecie bardzo długo i zdaję sobie sprawę, że bycie trenerem na tym samym by polegało. A jednak rodzina nie zawsze będzie chciała krążyć za mną, ponieważ mówię, moje dzieciaczki mam i jednak też troszeczkę czasu im trzeba poświęcić i takiej stabilizacji. Chociaż córka tak mi ostatnio tak mi dała do myślenia, jak szliśmy we Włoszech do szkoły, ponieważ zapytała się, a gdzie tatuś cię zaproszą za rok? Ja mówię, no nie wiem, zobaczymy. A co do Polski może chcesz wrócić? Wiesz co, nie, pojedźmy jeszcze tam, gdzie nas jeszcze nie było, a później sobie wrócimy do Polski. I tak widać, że już tak, ona już mówię, była w tureckim przedszkolu, we włoskiej szkole, w angielskim przedszkolu i to wszystko nie brało jej problemów i jest naprawdę otwarta do wszystkich. No ale widzę, że to daje mi też do zastanowienia, bo oczywiście dziecko po swojemu to w głowie przemieliło sobie, ale jednak chyba taką coś już trzeba powoli gdzieś tam budować bazę taką faktycznie,
żeby się w głowie nie pozmieniało i mentalną, żeby jednak coś, ten swój dom mieć, bo na razie mój dom jest tam, gdzie jest moja rodzina. Mam to szczęście, że oni ze mną jeżdżą i stąd jest mi łatwiej. No, nie wiem, no. Na pewno to jest bardzo ciekawy i kuszący temat i no mam ludzi, przyjaciół, którzy twierdzą, żebym sobie naprawdę z tym dosyć mógł dobrze poradzić, ale to jest na razie tylko czysta teoria i takie... Na pewno to jest temat przyszłości, ale na razie mnie to tak odrzucam. Jeszcze chcę pograć i czuję się na siłę, żeby grać i to jest dla mnie najważniejsze teraz. To jest pierwsza część rozmowy z Piotrem Gruszką, a teraz sprawdźcie, co jeszcze przygotowaliśmy dla Was w tym odcinku. Piłkarze JDB Skry pokonali w 18 kolejce trzeciej Ligi Grupy Opolsko-Śląskiej Skałkę Żabnica 3-1. Bramki dla naszej drużyny zdobywali Bartosz Gliński 2 oraz Kamil Grobosz. Honorowe trafienie dla gości zaliczył Kaszmir Mbachu. Dzięki temu zwycięstwu Skrzaki awansowały na 5. miejsce w ligowej tabeli. Drugi nasz zespół, Wiktoria Częstochowa, zremisowała ze Szczakowianką Jaworzno 1-1. Panie trenerze, tak patrząc na przebieg tego spotkania, wydaje się, że kluczem do zwycięstwa było opanowanie gry w środku pola, bo tam królowaliście zwłaszcza w pierwszej połowie i te dwie bramki były strzelone i tak do stanu 3-1, tak to wszystko wyglądało. No zdecydowanie, no. Tutaj na tym boisku musimy grać atakiem pozycyjnym i myślę, że w tej chwili nam to nieźle wychodzi. Te dwa mecze, które tutaj rozegraliśmy, pokazały, że jeśli chodzi o ten atak pozycyjny, to nieźle to wygląda. Robimy z tego sytuację, strzelamy bramki, natomiast martwi na pewno stracona bramka i te końcowe fragmenty drugiej połowy, gdzie zespół z Żabnicy nie miał już nic do stracenia i zaczął jakby lepiej grać, no i my powinniśmy odpowiedzieć jakąś kontrą i zdobyć z tego bramkę, także to by na pewno już uspokoiło mecz, a tak się stało, że to oni nam strzelili. Może nie było bardzo nerwowo do końca, ale na pewno nie było komfortu oglądania tego spotkania. Tak, ale ta bramka, która padła dla zespołu Żabnicy, to był indywidualny błąd, prawda? I właśnie natomiast samą linią obrony dobrze gracie, natomiast te błędy indywidualne się jeszcze przytrafiają. No tak, myślę, że to jest lepsze rozwiązanie, kiedy są błędy indywidualne, niż kiedy zespół gra źle. Myślę, że możemy być zadowoleni z gry obronnej całego zespołu, natomiast myślę, że mamy problem właśnie z tym, gdy piłka jest nam zagrana za plecy i nie wiadomo, kto tak naprawdę mają skasować, czy bramkarz, czy obrońca, i dzisiaj z takiego błędu straciliśmy bramkę, ale mamy materiał, będziemy nad tym pracować. Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej zwyciężyła w finale Wistalex Cup. Puchar amatorskiej ligi siatkówki cieszył się sporym zainteresowaniem. W finale strażacy zmierzyli się z KS Kłomnice. CSPSP wygrało to spotkanie bez straty seta, jednak zwłaszcza w dwóch pierwszych partiach rywale zawiesili wysoko poprzeczkę. Bezpośrednio po zakończonym meczu rozmawialiśmy z kapitanem zwycięskiej drużyny Jackiem Gawrońskim. Zwycięstwo dzisiaj w finale Wistalex Cup 3-0 z klubem sportowym Kłomnice. Nie ma co ukrywać, mimo tego, że bez straty seta to był dla Was ciężki mecz, zwłaszcza w tych pierwszych dwóch setach. Tak, dokładnie. Pierwsze dwa sety no, były dosyć trudne w naszym wykonaniu. Mieliśmy przewagę, którą później podczas grania w secie traciliśmy zarówno w pierwszym i w drugim. Nie wiem, z czego to wynikało. Być może no, że nie znamy drużyny i być może takie błędy popełnialiśmy, no, nie znając po prostu, co oni grają. Ten trzeci set już w końcu zagraliśmy swoją siatkówkę. Już wiedząc, co przeciwnie gra, jakoś tam wszystko się dobrze ułożyło w końcówce. Nie znacie tej drużyny, ale trzeba będzie ją poznać, bo to jest zespół, który awansował do pierwszej ligi, w przyszłym sezonie będzie z Wami występował i już teraz widać, że nie ma co tu dużo ukrywać, on włączy się do walki o najwyższe cele. Tak, dokładnie. Ta drużyna, mówię, pierwszy sezon jakby występuje tutaj w naszych rozgrywkach z Kłomnic. Ja jestem paru chłopaków tutaj, wychowanków i Częstochowskiego, Delispolu i różnych jeszcze tutaj klubów z rejonu, którzy też grają aktualnie w trzeciej lidze i walczą o awans do drugiej ligi tego szczebla centralnego. Czy też to są byli ligowcy, którzy wzmocnili tę drużynę z Kłomnic. Także no, jeżeli się im uda utrzymać ten skład na nowy sezon, na tą naszą pierwszą ligę amatorską, to będzie drużyna, która niejedną niespodziankę sprawi. Duże świętowanie dzisiaj będzie po tym sukcesie. To jest wasze kolejne wasze trofeum. Zresztą rozmawialiśmy o tym kilka tygodni temu. Zgadza się. Wielki Piątek tak nie wypada jeszcze świętować, ale myślę, że jeszcze mamy za tydzień ciężki mecz rewanżowy z drużyną Pepsi tutaj w finale naszym, także no jeszcze tutaj musimy powalczyć, by nam je spróbować. No, za tydzień coś odwrócić to, żeby jeszcze doprowadzić do meczu decydującego trzeciego dla nas. No właśnie, bo przegraliście 2-0 w pierwszym meczu finałowym, a wydawało się, że to wy będziecie faworytami. Co się tak naprawdę wtedy stało?
Tak, zgadza się. No po prostu na mecz nie wyszedł. No, popełniliśmy masę błędów, szczególnie w drugim secie. Nie potrafiliśmy skończyć piłki w ataku w pierwszym tempie po przyjęciu i to był tutaj plus. Do tego oni zagrali naprawdę bardzo dobry mecz. A my nie dopasowaliśmy się poziomem, także tu trzeba powalczyć, no, wnioski wyciągnąć i trzeba do przodu. No. Piotrek, po tych waszych sukcesach w reprezentacji byliście zapraszani do wielu talk showów, do wielu programów śniadaniowych. Można powiedzieć o siatkarzach już, że są osobami publicznymi w Polsce, gdzie się są takie sytuacje, gdzie idziesz na ulicy i tam ludzie się witają. Są czasami, pewnie też się zdarzą jakieś mniej przyjemne sytuacje, ale można już chyba mówić o siatkarzach w Polsce, że to są osoby publiczne, osoby bardzo popularne. Też się taką osobą czujesz, bo przecież występowałeś w paru programach po tych wszystkich sukcesach, Na pewno tego się nie ucieknie, na pewno jesteśmy osobami publicznymi i to tak dosyć, no można powiedzieć w kierunku popularności dużej, bo siatkówka jest bardzo popularna, ludzie nas kojarzą i tak, oczywiście sytuacje ludzie poznają, no ludzie kojarzą naprawdę, wszyscy, jedni mają odwagę podejść, zagadać, jedni nie, nawet powiedzieć cześć czy dzień dobry. Jedno, co mnie najbardziej cieszy, że nie jesteśmy celebrytami. To jest po prostu rewelacja, że przy tej popularności siatkówki i chłopaków, no bo widać, jak to się dzieje za tymi młodszymi chłopakami, niektóre te dziewczyny i tak dalej, i że nie jesteśmy, nie mamy za sobą paparazzi, nie przeszkadzają nam ludzie w funkcjonowaniu codziennym, bo to, że kibice nas chcą poznać, czy rozmawiają z nami, to jest rzecz, która właśnie jest bardzo miła, a nie przeszkadza, że to nie jest takie nagminne i to jest super temat dla nas i myślę, że na tym pozostańmy, bo poza popularnością myślę, że ludziom w siatkówce nie zależy na tym, żeby nagle wybić to, co robią na co dzień ponad siatkówkę, tylko być normalnymi ludźmi, co myślę, że każdy chce potwierdzić, że tak jest. To jeszcze na koniec nam zdradź przez twoje lata kariery w reprezentacji w AZS-ie. Ja wiem, że tam pewnie było takich parę anegdot, których kibice nie znają. Ja wiem, ciężko teraz sobie tak na szybko przypomnieć, ale coś takiego na przykład miało miejsce odnośnie świętowania jakiegoś medalu, czy to w kadrze, czy w AZS-ie jakaś taka fajna, śmieszna sytuacja, coś teraz sobie przypomnisz, czy będzie ciężko? Oj, będzie ciężko. Na pewno sporo było, jakby tak zebrać parę sytuacji, to by było na pewno ciekawie, no ale... Ciężko, ale tak nie, na gorąco ciężko. Na pewno było... Zawsze, jeżeli jest świętowanie, to jest fajne świętowanie, ponieważ jeżeli jest sukces, to znaczy, że ten sukces naprawdę pracowało bardzo wielu ludzi, nie tylko zawodnicy, przeważnie w siatkówce, bo się wszyscy liczą i ludzie, którzy tworzą zespół, i ludzie, którzy tam medyczni, trenerski, statystycy i tak dalej, bo jest spora grupa ludzi. Także ta praca, którą się wykonuje, której kibice nie widzą tak naprawdę, to później naprawdę daje powody do świętowania, a Polacy potrafią świętować, to czemu nie? No tak, to zawsze coś się działo. No, to jest jeden z naszych cech narodowych, że potrafimy świętować. Potrafimy się cieszyć, no. Tak, niekoniecznie po prostu... To nie chodzi już o samo picie, no bo to o tym mówimy, alkoholu, ale alkohol zawsze, na pewno zawsze gdzieś tam pomaga przy tego typu imprezach, ale to nie jest głównym jakby celem przy tym wszystkim, bo to jak ktoś chce, to zawsze może to zrobić. Ale mówię, samo świętowanie i docenienie tego, co się osiągnęło, bo przeważnie u nas jest tak, że to trzeba naprawdę na coś zapracować przynajmniej rok, ale to się wszystko wiąże. Ja mówię, tak jak mówiliśmy o sukcesie tym medalu Mistrzostw Świata w Japonii, to nie był sukces ostatniego roku, to był sukces naprawdę wszystkich ludzi, którzy gdzieś tam po kolei budowali to, żeby do tego etapu dojść, że można było walczyć. Z tych trenerów wszystkich wcześniejszych, nie tylko Lozano, że to stworzył. On był tym, który to jakby dał nam tą wiarę, tego kopa i pozmieniał sporo rzeczy. Ale ci ludzie, z którymi wcześniej pracowaliśmy, z którymi zaczynaliśmy siatkówkę, pracowali na to, żebyśmy mogli do tego momentu dojść. I myślę, że stąd, po długim okresie zawsze świętowanie jest tam. I żeby tego świętowania jeszcze w przyszłych latach twojej kariery nie zabrakło. Piotr Gruszka był dzisiaj naszym gościem. Piotrek, dziękujemy bardzo serdecznie. Bardzo. Dużo zdrowia, bo to w karierze siatkarza, ale też w życiu jest najważniejsze. No i co? Powodzenia na przyszłość. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. To wszystko, co przygotowaliśmy dla was w tym tygodniu we Fleszu Sportowym. Na następny zapraszamy już w najbliższy poniedziałek. Przypominamy również, że w piątek startuje nowa strona internetowa sport.czewa.tv. 100% sportu w Częstochowie trzyma Czewa TV. Zapraszamy bardzo serdecznie i do zobaczenia.